Wracamy do farmy. Mnie ciekawi, ponieważ nie znam jeszcze dokładnie tego formatu, w jaki sposób tam odpadają uczestnicy? Czy to jest głosowanie, czy to jest, że ktoś przegrywa konkurencję? Mm-hmm, to jest trochę powiązane, bo jest tak, program będzie od poniedziałku do piątku i w czwartki jest nominacja, czyli uczestnicy pomiędzy sobą zastanawiają się, kogo by chcieli nominować i wrzucają do takiego chochoła w sumie, do takiego chochoła swoje głosy, to jest anonimowe. I następnego dnia rzeczywiście my przychodzimy, informujemy, kto, jak plasują się głosy. I teraz osoba z największą ilością głosów rzeczywiście jest nominowana i ona nominuje kolejną. Okay. I to są takie główne ramy, chociaż one czasami się rzeczywiście trochę zmieniają, czasami też się zmieniają. I w piątki jest zadanie. Zadanie, które muszą wykonać jak najlepiej. I często jest te osoby nominowane? Nominowane. I te osoby nominowane mają jakby zadanie, mają jakby taką egzekucję, to jest może złe słowo, ale coś, co po prostu muszą rzeczywiście stanąć na wysokości zadania i zrobić. Gorszy po prostu odpada. Trochę tak, gorszy, słabszy, może słabszy też nie. No tak, jednak się tak czasem los jest taki, że nawet nie, że siłowo, ale że jakimś tam ktoś miał lepszą technikę w niektórych rzeczach i się okazuje, że wcale nie nominowana osoba przez ludzi innych odpada, bo jest to przewrotne, bo mamy tam kilka takich wyjątkowych rzeczy. Jest jeszcze farmer. W rękach produkcji jest wiesz, tam różdżka, można poczarować. Jest, można poczarować i też jest tak, że mamy farmera tygodnia, to jest osoba, która powinna być bezpieczna i jest bezpieczna, ale są takie małe momenty, gdy też to bezpieczeństwo można oddać komuś, kogo bardziej się polubiło, który uważa, że ktoś chciałby, żeby ta osoba została na farmie, a jest zagrożona może. Więc tam może dużo rzeczy się zdarzyć, więc masz emocje od łez, po wkurzanie, po wiesz, radość ogromną, po wzruszenie. Więc to jest fajne, że każdy uczestnik dotyka jakiegoś punktu w tobie, że masz ochotę tego oglądać, że może to nie jest program tylko i wyłącznie o miłości i randkach, co uwielbiamy oglądać i co jest super. To jest program troszeczkę wracania do korzeni, do tego, jak się sprawdzimy w trudnych właśnie warunkach, jacy jesteśmy rzeczywiście, jak obierzesz nas jak banan, czy nie masz tego, nie masz tych udogodnień i rzeczywiście jak twoja jak twój charakter sobie daje poradzi, radę. Poradzi, dokładnie. Więc to jest fajne. Ja się założę, że w tym wachlarzu ludzi na pewno zdarzyli się tacy, dla których zderzenie z tą wsią, z tymi realiami tego wszystkiego było jakieś szokujące i że na przykład jak ty powiedziałaś mi, więc bo mogę to też tak użyć, masz to dojenie krów we krwi, to może ty sobie myślałaś o tych ludziach, dla których to było jakieś przerażające albo dziwne, że ej, come on, po co te emocje? Albo tak, no też tak było, że też niektórzy uczestnicy są, przyszli tam, żeby się sprawdzić, ale niektórzy przyszli tam i zastanawiasz się, czy w ogóle tam pasują, nie? Że może za długie paznokcie, albo może... Ale okazuje się, że też sobie dobrze radzą na tej farmie i okazuje się, że nawet bardzo dobrze, że zaskakujący. Więc ten program od samego początku jest zaskakujący dla nas, nawet jako dla prowadzących, bo niestety ten atawizm nasz jest taki, że oceniamy ludzi, tak? Że oceniamy piękna blondynka, ona nie będzie umiała tego. A ona okazuje się, że wcale tak sobie źle nie radzi na tej farmie. Czeka nas trochę zaskoczeń w programie. To jest fajne.